Cześć! Wypłatki! Dziś chciałbym opowiedzieć Wam 4 historie z mojego życia, których wspólnym mianownikiem, młodzież powiedziałaby hashtagiem, jest pierwsza praca. Może jesteście ciekawi, dlaczego akurat 4 pierwsze prace, a nie 1. Zwykle, gdy coś jest pierwsze, to jest jedno pierwsze, a nie więcej pierwszych. Pewnie historia 4 pierwszych razów mogłoby Was nie przekonać, ale myślę, że pod koniec tego odcinka zrozumiecie, dlaczego zdecydowałem się akurat na taki ruch i zgodzicie się ze mną, że miał on sens. Jeżeli faktycznie tak będzie, to umówmy się, że zrobicie wtedy coś dla mnie. Ok? Umowa stoi? Zatem, pierwsza praca, którą pamiętam dosłownie jak taki sen z dzieciństwa, wydarzyła się na obozie narciarskim. Gdy byłem mały, chyba od 7 roku życia, jeździłem na obozy. Zaczęło się od narciarskich, a potem dosłownie jakiekolwiek. Kochałem to. Jeździłem z kolegami, czasami jechałem sam i wracałem z nowymi kolegami. To było super. Na jednym z tych obozów, gdy miałem chyba 8-9 lat, zorientowaliśmy się ze współlokatorami, że każdy z nas ma Game Boya. Było chyba 3 kolory i 1 Advance. I całkiem sporo gier. Wymyśliliśmy zatem, że zorganizujemy w pokoju wypożyczalnię Game Boyów. Cała operacja wymagała narysowania na kartce cennika, który wywiesiliśmy na drzwiach i poinformowania o wszystkich innych dzieciaków. Pamiętam, że na początku wychowawcy sceptycznie patrzyli na nasz pomysł, ale chyba stwierdzili, że nie ma w tym nic złego ani niebezpiecznego. Słuchajcie, plan okazał się hitem. Dzieciaki zapisywały się z wyprzedzeniem i ustawiały w kolejki. Były promocje, na przykład chyba 3. gra za pół ceny, czy tam gratis i prawdziwy hit. Mój pomysł. Opcja wypożyczenia na noc z atrakcyjną zniżką, bo normalnie pobieraliśmy kwoty za godzinę, opłaty, jak w kafejkach internetowych. Robiła furorę, ale miała haczyk. Game Boy Color nie miał jeszcze podświetlanego wyświetlacza, a wiedziałem, że wychowawcy wieczorem gaszą światło w pokojach. Trzeba było zatem dokupić specjalną nocolampkę, która również była w asortymencie naszej wypożyczalni. Przez tydzień działalności zarobiliśmy około 260 zł, co na 4 dało po 65 zł na głowę, co po odliczeniu dziecięcej inflacji daje jakiś miliard euro. I wszystko wydałem na żelki, które były najlepszymi żelkami, jakie jadłem w życiu. Mimo tak wczesnego startu do mojej pierwszej pracy minęło trochę czasu. Miałem 16 lat, tam chyba 17 i wyobraźcie sobie, że zacząłem organizować imprezy w klubach. Może Wam się wydawać dziwne, co 16-latek robi organizując imprezy, skoro chyba nawet w ogóle nie powinien być w klubach, ale to były czasy, gdy upadające kluby odkryły taki sposób, by jeszcze na chwilę przedłużyć swoje życie, by pozwolić na organizację imprez plus 16 za zgodą rodziców. To było jeszcze chwilę przed tym wielkim szałek połowinek liceów i jak patrzę na to z perspektywy czasu, to ten biznes to był jakiś jeden wielki przekręt. Kluby wynajmowały za pieniądze swoją przestrzeń nastolatkom. My mieliśmy jednego kolegę, który miał 18 lat i podpisywał umowy. My drukowaliśmy wejściówki, rozdawaliśmy je promotorom, czyli po prostu jakimś ludziom, którzy sprzedawali je w swoich liceach za 5 zł prowizji. Wejściówka za 2 dychy, 15 dla nas i 5 dla sprzedającego. Promocja była na grono.net albo na spamerskich kontach na Facebooku po 5000 znajomych każde. Nastolatki na DJ-ce. Nikt jeszcze nie miał pojęcia o czymś takim jak podatki. No i co? Działało! Na pierwszej imprezie, którą robiliśmy w 5 osób, zarobiliśmy chyba po 750 zł na głowę. Byłoby więcej, ale trzeba było zapłacić duży rachunek na barze za soki. Muszę powiedzieć, że mieliśmy czasami całkiem ciekawe pomysły. Kiedyś zrobiliśmy na przykład imprezę I'm in Miami Beach z wakacyjnymi motywami, ale w grudniu i poszło całkiem nieźle. W Cuc Events, bo tak nazywała się nasza organizacja, zrobił nawet koncert Tedego do płyty Glam Rap Fuck Tede. Jest jeszcze filmik na YouTubie, jak Tede zaprasza na ten koncert. 6 września w Harlemie, bo gdzie indziej, jak nie w Harlemie. Wtedy też przelotnie poznałem Maksyma, który też miał swoją organizację eventową MM Events. Kiedyś pamiętam, że poprosiłem kolegów, czy mogę zrobić imprezę sam, ponieważ jechałem z klasą do Paryża i chciałem mieć pieniądze. Zorganizowałem zatem Paris Je Tain. W klubie miało być 150 róż, francuska elektronika, a na monitorach pokazy Yves Saint Laurent. Gdy przyszedłem do klubu w dniu imprezy, okazało się, że monitory zabrał komornik, więc ta część planu nie wypaliła. Pamiętam, że zarobiłem wtedy 3600 zł za jedną noc, co wydawało mi się po prostu niesamowite. A ponieważ byłem w liceum i delikatnie rzecz biorąc byłem lekkomyślny, znaczną część, na szczęście nie wszystko, ale znaczną część wydałem, zgodnie z zapowiedziami, w Paryżu na ciuchy. Ale powiem Wam od razu, chodziłem w tych koszulach i swetrach Ralpha jeszcze na filmach Abstra. Jak byłem nastolatkiem, to miałem taki moment, że bardzo się jarałem markowymi ubraniami, ale zawsze o nie dbałem i je szanowałem. No i długo mi służyły. Zrobiliśmy chyba z 10 imprez na przestrzeni 1,5 roku. Na ostatniej, w Cuc Nerds, straciliśmy prawie 1000 zł na głowę, no i zdecydowaliśmy się zamknąć interes. Trzecia pierwsza praca zaczęła się w miarę równolegle do drugiej, ale trwała trochę dłużej i była czymś kompletnie innym, ponieważ polegała na pisaniu felietonów do lifestyle'owego, cokolwiek to znaczy, portalu Life Life. To była taka mała redakcja, może 20, max 25 osób. Byłem tam zdecydowanie najmłodszy, zgłosiłem się mając chyba właśnie 16 lat. Wysłałem swój pierwszy tekst, oszukując, że mam 18 czy 17 lat, ale wpadłem i wypadłem dobrze na rozmowie, no i mnie przyjęli. Od tego czasu co tydzień wysyłałem swoje teksty, które były publikowane na portalu, no i każdy mógł je tam zobaczyć i przeczytać. Powiem Wam, byłem z tego dumny. Często zrywałem się z lekcji, by siedzieć w kawiarni i pisać teksty i powiem Wam, że robię tak jeszcze do dzisiaj. Szło mi całkiem nieźle, co jest zabawne, bo ja na przykład nie znam ortografii i interpunkcji, jestem jakimś hardkorowym dyslektykiem. Moja edytorka mnie nienawidziła i po jakimś czasie nie miała wyboru i została moją dziewczyną. Pierwszy tekst napisałem o kryzysie męskości w dzisiejszych czasach. Potem pisałem o Warszawie, śmiejąc się, że każdy jest tutaj DJ-em albo modelką. Zauważyłem też, że duża część ludzi z lewej strony nigdy nie odwiedza Pragi. Chodziłem do liceum przy rondzie de Gaulle'a, czyli tym z palmą, a wychowałem się na Saskiej Kępie i byłem w szoku, że duża część znajomych z mojej klasy prawie w ogóle nie jeździła i nie była na Pradze. Co więcej, śmiała się, że żeby tam jechać trzeba wziąć paszport. Kiedyś Robert podsunął mi super temat. Na mieście pojawiło się sporo billboardów z tajemniczym hasłem "Nie biegam", co było tajną kampanią na Cześć robaczki! Co było ukrytą kampanią leku na biegunkę. Mój tekst zdemaskował tę kampanię, choć pewnie przeczytało go za mało osób, żeby to cokolwiek zmieniło. W ramach ciekawostki powiem Wam też, że w tej samej redakcji był nie kto inny jak Taco Hemingway, którego poznałem, ponieważ był redaktorem działu muzyka, do którego napisałem swój najgorszy tekst w życiu. W skrócie o tym, że muzyka teraz nie ma sensu i że schodzi na psy, bla 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 bla. Ja na co dzień pisałem do kultury i na tym powinienem pozostać. W którymś momencie postanowiłem połączyć trochę moje lekko spamerskie doświadczenie zrobienia eventów z pracą redaktorską. Napisałem tekst "Polacy przejmują YouTube" o tym, że Polacy zaczęli przejmować YouTube, komentując wszędzie Polska przejmuje to wideo. Postanowiłem wrzucić go anonimowo na Wykop i poprosiłem paru znajomych o pierwsze kciuki w górę. I wiecie co? Tekst spodobał się ludziom i wylądował na stronie głównej. Pamiętam, że na następny edytorial, czyli spotkanie redaktorów, przyszedłem z największą dumą w życiu i chyba nawet dostałem brawa. Mój tekst zrobił połowę, jeżeli nie większość ruchu na stronie i powiem Wam więcej, taki manewr z Wykopem udał mi się z 3 felietonami. Żebyście zrozumieli rząd wielkości. Moje najlepsze teksty miały po 50-70 tysięcy wyświetleń. To jest bardzo przyzwoitym wynikiem, zakładając, że to był tekst pisany, a nie wideo. Strategię promocji, którą tutaj opisałem, możecie kojarzyć, ponieważ później użyłem jej, żeby wypromować nasz pierwszy odcinek "Co mówią gimbusy". Czwartą pierwszą pracę, która dla wielu była pewnie pierwszą pracą, bo miałem umowę, szefa i tak dalej, podjąłem w wieku 19 lat, podczas najdłuższych wakacji życia, czyli tych przed studiami. Mój kolega od eventów zatrudnił się wtedy jako headhunter, czyli osoba, która szuka dla firm ludzi o określonych kwalifikacjach i pomógł mi się wkręcić. W moim CV widniało tylko liceum, eventy i felietony, ale dobrze przygotowałem się na rozmowę rekrutacyjną i udało się. Ciekawe w pracy headhuntera jest to, że musisz wnikać wewnątrz jakiejś firmy, znaleźć odpowiedniego pracownika i postarać się go wyciągnąć, oferując mu lepszą pracę. Wiadomo, że firmy nie chcą na to pozwolić, dlatego trzeba używać podstępu i to było naprawdę ekscytujące. Niestety minusem jest to, że to oznacza jednak pracę na słuchawce, no bo wiadomo, że najszybciej jest do kogoś po prostu zadzwonić. Pierwszą rzeczą jest wybranie fałszywego imienia, które jest prawdopodobne i będziesz się nim swobodnie posługiwał. Maciej Mazur. Potem czasami zmieniasz imię, jeżeli dzwonisz drugie z do tej samej firmy, no ale wiadomo. Dostajesz profil osoby, której szukasz. Ja rekrutowałem do IT, czyli na przykład osoba zarządzająca projektem z 3-letnim doświadczeniem, ze znajomością 3 języków programowania, tak Python, C Sharp i C++. Robisz research, w której firmie może być osoba o takich kwalifikacjach w internecie lub w bazie danych firmy, która jakby chyba była nielegalna, bo było tam mnóstwo danych osobowych, no i dzwonisz. I teraz zaczyna się zabawa. Jest parę sposobów. Możesz na przykład podawać się za pracownika jakiejś szanowanej firmy w stylu IBM i oferować szkolenia z certyfikatami. Poprosisz o przełączenie do działu informatyków, gdzie przekażesz dokładne informacje. Jeżeli się uda, drążysz dalej, że to są specjalistyczne szkolenia dla C Sharpa i chcesz gadać z szefem projektu, bo on od razu wyznaczy informatyków, którzy mogą na nie pojechać. No i jak masz farta, to cię do niego przełączą. Mówisz, że chcesz prywatną rozmowę o pracę i masz go. Inna zabawna technika, którą pamiętam, brzmi mniej więcej tak. Halo, dzień dobry, Maciej Mazur, dzwonię z drukarni X. Dzień dobry, to firma X. Mam tutaj nieopłaconą fakturę za plakaty, czy może mnie pan połączyć z działem księgowości? Rozumiem, już łączę. Halo, dzień dobry, Maciej Mazur, IBM. Dział księgowości? Księgowość to jest pomyłka, miano mnie połączyć z działem informatyków. Rozumiem, już łączę. Dziękuję. Bo działy najczęściej nie mają ze sobą kontaktu. To była nawet fajna praca, nauczyła mnie robić dobry research i kłamać. Jednak przy biurku wytrzymałem tylko miesiąc. Zaczynały się studia, czułem, że to nie dla mnie. Powiedziałem, że nie pozwolili mi przełożyć zajęć i nie dam rady łączyć pracy ze studiami. Oczywiście skłamałem. Poza tym miałem już w głowie kolejny projekt. Był wrzesień 2012 i siedzieliśmy z Czarkiem i Robertem nad pierwszymi scenariuszami Abstrahuje TV. Za pierwszy miesiąc headhuntingu zarobiłem oszałamiające 700 zł i wydałem je oczywiście na torbę Diesla. Dlaczego uznajesz, że są 4 pierwsze prace? Bo w każdej z nich czegoś brakowało. Game Boye ledwo pamiętam, więc nie dały mi doświadczenia. Kluby organizowaliśmy chaotycznie, więc nie dały mi systematyczności. Z felietonów nie zarabiałem, a bycia headhunterem po prostu nie lubiłem. A myślę, że dopiero połączenie tych 4 elementów daje naprawdę taką prawdziwą, szczerą pracę. Jeżeli Wam się podobało, to zgodnie z umową obejrzyjcie teraz ten film. Gram w nim menadżera pierwszej pracy Piotera, więc jest to bardzo w klimacie. Zdradzę Wam też, że mam w nim całkiem niezłą scenę walki. A jak Ci się nie podoba, to zawsze mam 10 osób na Twoje miejsce. Rozumiesz? Mam nadzieję, że wyciągniesz naukę z tej lekcji. Klikajcie, oglądajcie, widzimy się już niebawem. Cześć!